Chcemy popatrzeć z bliska? Witam! Jestem Quentin Beck, mistrz iluzji. A to jest Betsy, moja wspólniczka, oraz Cole, moja konsultantka. A to... nowa generacja rozrywki. Nie ma opcji. Znakomicie! Cole, odważny młodzieniec, gotów zobaczyć przyszłość na własne oczy. Czy ktoś jeszcze ma tyle śmiałości w sercu? Chodźcie, zapraszam, doświadczcie przyszłości! Na wprost jest pulpit. Po prostu idź dalej. Jeżeli dobrze się bawisz, poleć atrakcję znajomym i odwiedź jedno z wielu misterii.
Imperiów, które są rozsiane po całym mieście. Wstęp na razie darmowy. Dziękuję, Betsy. Na pewno to zrobi. Spersonalizujmy twoją rozrywkę. Patrząc na te obrazy, pomyśl o swojej przyszłości. O czym marzysz i śnisz. O tak, o takie dane nam chodzi. I gotowe. Nie wierzę. Udanej zabawy. Bez obaw, będę cię słuchał i obserwował. Jeżeli poczujesz się niekomfortowo, po prostu daj nam znać. Miłego spełniania marzeń. O, nieźle! Daję radę! Fuck the party, now stop like... Właśnie tak! No rozumiem! Dzieje się, ludzie! Jasna! Dobra, przystopujmy trochę. No, dajemy czadu! Nie słyszę was! Musi tego spróbować. Przepraszam, ale nic nie widziałem. Możesz opisać, co się dzieje? Dawałem czadu w klubie! I nagle pojawiły się jakieś spiry, żeby spuścić piłomoc! O, rany. Ale
chyba jesteś cały. Zdaję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś! To nie takie proste, ale się staramy. Może uda ci się przerwać program. Jest! Widzisz wyjście? Biegnij! Dobra, pora spadać. Co się w ogóle dzieje? Jesteś cały? Tak. Bardzo przepraszam. Dowiemy się, jak do tego doszło. Ale na razie... Miles! No więc, co to było? O! Rozrywka przyszłości zawiera jeszcze kilka błędów. Cześć, Pete. Fajna kurtka. No i buty. Naprawdę zarąbiste. W sumie to wszystko super. Hej, Miles. Ganki? O, chłopaki. To mój przyjaciel, Harry. Niedawno wrócił z zagranicy i otwiera tu nową fundację badawczą. Chyba my otwieramy nową fundację badawczą. Cześć. Miło mi. Nowa praca. Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Idziemy? Właściwie... Tamta atrakcja trochę mnie zmęczyła. Spadamy? Okej. Miło było cię poznać. Ciebie też. W porządku? Tak. Wiesz co, złapiemy się później. Może zagadaj Milesa. Sprawdź, jak się ma. Jasne, zagadam. Okej. Wydawali się spoko. Szkoda, że przegapią najlepszy wieczór w życiu, a? Dobra, plan jest taki.